miasta partnerskiego. To miasta, z którym te relacje są najgęstsze, najczęstsze, najlepsze też, muszę przyznać. To prawda, że kolejną wizytę złożyłem w Kijowie. Tam okazja do spotkań. Nie było pana Mara Kliczko, ale spotkałem się z wicepremierem Ukrainy. Rozmawialiśmy także o współpracy polsko-ukraińskiej, ale w szczególności oczywiście w marostwie wrocławsko-kijowskiej. No bo ten kierunek Ukraina jest dla nas w Polsce, we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku, tak jak przed chwilą mogliśmy usłyszeć z ust pana dyrektora, niezwykle ważne. Myślę też, że stwarzamy tutaj wspólnie, wszyscy razem we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku też szczególne warunki do tego, że cudzoziemcy przyjeżdżający tutaj czują się dobrze i że w ogóle przyjeżdżają tutaj, bo o tym mówiła pani Manuela przed chwilą, że Wrocław i Dolny Śląsk, myślę, że można zaryzykować taką tezę, stał się ulubioną destynacją z całą pewnością przyjeżdżających do Polski Ukraińców, ale i nie tylko, bo przecież ponad 100 innych narodowości, które tutaj razem z nami mieszkają, pracują, ja idę dalej, mówię, tworzą to miasto, bo my to miasto budujemy od jakiegoś czasu przecież wspólnie. Zresztą chciałbym też, żebyś z tego wynikała wspólna też odpowiedzialność za to miasto i za jego przyszłość. Myślę, że tak się dzieje, za chwilę będzie jeszcze bardziej działo. Żałuję, czasami jest mi mówiąc też po wstyd za niektóre struktury państwa, że państwo polskie nie ma pewnych ram prawnych, które by do końca regulowały, powiedzmy, politykę krajową w zakresie przyjeżdżających do Polski migrantów. Ja mówię, przepraszam, ja bardzo wprost wyrażam myśli, w związku z tym nie będę ich opakowywał w jakiś szczególny sposób. Raz jeszcze powtórzę, jest mi bardzo często wstyd i bardzo często trudno mi jest wytłumaczyć cudzoziemcom przyjeżdżającym do Wrocławia, a Ukraińcom w szczególności, dlaczego struktury państwa polskiego czasami tak działają, a nie inaczej, bo wydaje mi się, i to nie jest żadna kurtuazja w związku z tym, że znajduje się tutaj u państwa i na państwa zaproszenie, ale wydaje mi się, że liczba Ukraińców przebywających dzisiaj w Polsce, we Wrocławiu, także na Dolnym Śląsku, także jest z całą pewnością wystarczającym powodem do tego, aby państwo polskie stworzyło, ja bym powiedział, nawet szczególne warunki i szczególne ścieżki administracyjne dla przyjeżdżających tutaj. Żałuję, że takiej sytuacji nie mamy, ale wierzę, że to się zmieni. To się musi zmienić. Co jeszcze? Budujemy Wrocław otwarty, budujemy Wrocław tolerancyjny. Chcemy Wrocławia bez hejtu. Chcemy Wrocławia, w którym wszyscy się będą czuć dobrze. Ja chciałbym bardzo, aby przyjeżdżający tutaj cudzoziemcy, no właśnie, nie tylko pracowali, nie tylko zamykali się w swoich aktywnościach do komfortowych swoich środowisk, w których czują się bezpieczne, co jest zupełnie dla mnie zrozumiałe, ale chciałbym, żeby oni po prostu aktywnie używali tego miasta, aby czuli się pełnoprawnymi obywatelami Wrocławia i Dolnego Śląska. Zresztą Wrocław i Dolny Śląsk, proszę zwrócić uwagę, jest dość szczególny. Jak ostatnio podczas takiego noworocznego spotkania z korpusem naszych konsuli honorowych zaczęliśmy sobie liczyć i wyszło nam, że we Wrocławiu, no, po Warszawie, co jest zupełnie oczywiste, mamy największą liczbę konsulatów honorowych w kraju. No, to myślę, nie jest przypadek. To świadczy także o pewnej aktywności i otwartości Wrocławia, bo to przecież oni, tak jak obecny dzisiaj z nami pan konsul honorowy Grzegorz Dzik, budują te relacje międzynarodowe. Są też ambasadorami Wrocławia, ale także są ambasadorami regionu, są ambasadorami naszego kraju w tych krajach, które tutaj reprezentują. Także myślę, że to nie jest przypadek, że tak duża liczba
konsulatów honorowych, z czego jesteśmy dumni, jest we Wrocławiu. No, mamy też dwa zawodowe konsulaty, jak Państwo wiecie, niemiecki od dawna, ale i całkiem nowy od dwóch czy trzech tygodni konsulat zawodowy Węgier. I myślę, że czas najwyższy na konsulat zawodowy Ukrainy we Wrocławiu. Bardzo mocno trzymam za to kciuki. No, to pokazuje, że wrocławianki, wrocławianie to ludzie otwarci, to ludzie, którzy potrafią nawiązywać relacje międzynarodowe i wydaje mi się, że coraz lepiej wychodzi nam to, tu znowu odwołam się do wystąpienia pani Manueli, że jesteśmy, czy mamy mało doświadczeń jako to społeczeństwo przyjmujące. My rzeczywiście głównie wyjeżdżaliśmy skądinąd za granicą, liczyliśmy na to, że nas dobrze przyjmą. Dzisiaj to na nas ciąży obowiązek i pewien rewanż za to wszystko, czego doświadczaliśmy w przeszłości od innych. Ja się cieszę, że Polska, że Wrocław, że Dolny Śląsk dzisiaj jest też trochę takim pomostem pomiędzy Wschodem i Zachodem. To skądinąd uważam, że powinna być, mam nadzieję, że jest po prostu polska racja stanu, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną. Także jeżeli chodzi o współpracę, także współpracę z Fundacją Ukraina, współpracę ze społecznością ukraińską, to chcę Państwa zapewnić, bo pierwszy raz spotykamy się, kiedy ja jestem w roli prezydenta Wrocławia, no to mam taką informację, że będę absolutnym kontynuatorem Rafała Dutkiewicza. W tym zakresie się nic nie zmieni, to znaczy urząd jest dla Państwa otwarty i nasze głowy, serca i myślenie także skierowane w tą stronę na budowanie tych relacji polsko-ukraińskich. Ja bardzo chciałbym, aby wszyscy cudzoziemcy, Ukraińcy także czuli się we Wrocławiu, tak jak u siebie.